Jacob Keyes, słynny oficer marynarki. Błyskotliwy taktyk. Jedna z tych postaci w uniwersum Halo, o których wypada wypowiadać się wyłącznie w superlatywach. Liczne odznaczenia bojowe, dziesiątki lat służby i możliwość osobistego obcowania z tą wybitną personą to tylko kilka powodów wyjątkowości kapitana Keyesa. Jako urodzony na ziemi kandydat na kapitana wstąpił do szkoły oficerskiej. Tam był świadkiem poważnego błędu instruktora, na skutek którego zginęło 14 kadetów. Sam Keyes został poparzony plazmą, przez co był skazany na 2 miesiące leżenia w szpitalu. Mimo to nie zdecydował się zeznawać przeciwko winowajcy. Zapamiętajmy ten fakt na później. Skończył szkołę jako porucznik i już miał zostać przydzielony na UNSC Magellan, gdy okazało się, że został wybrany do asystowania dr Catherine Halsey w jej tajemniczym zadaniu. Było to oczywiście wyszukiwanie i obserwacja kandydatów do jej programu Spartan 2. Osobiście towarzyszył Halsey w wyprawie na Eridanus 2, gdzie pani doktor dokonała wyboru pierwszego kandydata do jej osobliwego eksperymentu. 6-latka imieniem John. W późniejszym okresie Keyes zaczął odkrywać prawdę o kontrowersyjnym projekcie i Halsey podjęła decyzję o odesłaniu go do armii. Lata później ta para doczekała się córki Mirandy. Ponoć Halsey wybrała Jacoba do pomocy przy rekrutowaniu kandydatów na Spartan, ponieważ incydent ze szkoły oficerskiej dowiódł, że Keyes potrafi dotrzymać tajemnicy. Niedługo po jego powrocie do wojska rozpoczęła się wojna z Covenantami, podczas której Keyes wykazał się jako dowódca i strateg. Już na wczesnym etapie działań wojennych został okrzyknięty bohaterem, gdy wyprowadził małą grupkę żołnierzy z pułapki zastawionej na UNSC Meriwether Lewis. Przypłacił tamte wydarzenia utratą ręki, która została później zrekonstruowana. Po uratowaniu ponad milionowej populacji na Charybdis 9 został awansowany przez admirała Cola na komandora i wrócił do szkoły oficerskiej, tym razem w roli nauczyciela. Spodziewano się, że zostanie tam na zawsze, jednak w 2552 roku przydzielono mu dowództwo nad UNSC Iroquois, dzięki czemu wziął udział w bitwie o Sigma Octanus 4, która przysporzyła mu sławę. Stając samotnie w obliczu awangardy floty Covenantów, wykazał się mistrzowskim opanowaniem nawigacji i bez pomocy SI przeprowadził skomplikowany manewr gwarantujący mu zwycięstwo. No i wielką sławę, ponieważ ten manewr został nazwany na jego cześć Pętlą Keyesa. Był to kolejny krok w jego karierze i bezpośrednia przyczyna awansowania go na kapitana marynarki wojennej. Bitwa o Sigma Octanus 4 dopiero się jednak zaczęła. Po pierwszym niepowodzeniu Covenanci wrócili z posiłkami. Ich celem okazały się dane ze skamieliny z Muzeum Côte d'Azur, które transmitowano do statków na orbicie. Iroquois przerwał transmisję i przejął dane, co zmusiło napastników do odwrotu. Tajemniczymi danymi miały okazać się koordynaty lokalizacji pierścienia Halo. W przeddzień oblężenia Reach, Keyes został wybrany na dowódcę UNSC Pillar of Autumn, który to statek miał przetransportować Spartan w głąb przestrzeni Covenantów, gdzie mieli porwać jednego z proroków, a tym samym zyskać kartę przetargową w negocjacjach rozejmu. Zanim jednak Pillar of Autumn opuścił Reach, planetę zaatakowali obcy. Spartanie pozostali na powierzchni, a statek wziął udział w bitwie na orbicie. Ostatecznie Keyes z załogą ruszył do doków Ashot, gdzie Noble Six dostarczył fragment Cortany, a następnie powstrzymał napastników dość długo, by kapitan opuścił Reach z ważną przesyłką. Zgodnie z protokołem Cola wykonano skok w nadprzestrzeń w losowym kierunku, jednak tak naprawdę Cortana skierowała statek na koordynaty pierścienia Halo. W tym momencie zaczyna się fabuła Combat Evolve, którą zdążyłem już streścić na kanale. W sporym skrócie, z zaatakowanego Pillar of Autumn zostaje ewakuowana załoga, która trafia na instalację 04. Sam kapitan zostaje pojmany i trafia na pokład niszczyciela Truth and Reconciliation, skąd wyzwala go Master Chief. Wraz z oddziałem żołnierzy i sierżantem Johnsonem udają się na wypad w celu pozyskania broni Covenantów, jednak trafiają do placówki przetrzymującej zarodniki potopu. Podczas chaotycznego starcia Keyes zostaje zarażony i poddany infekcji. Z pierwotnej formy bojowej przekształcono go w niby centralny organizm, będący na miastku zbiorowej inteligencji potopu. Miał zostać wykorzystany do uruchomienia i nawigowania niszczycielem Covenantów,
który umożliwiłby zarodnikom opuszczenie halo, jednak Kiss zdołał oprzeć się pasożytowi na tyle długo, by doczekać odsieczy Master Chiefa. Tym razem jednak nie można było liczyć na ratunek, bo Kiss jako zarażony był już stracony. Spartanin mógł tylko upewnić się, że umysł zasłużonego kapitana nie zostanie wykorzystany w niecnym celu. Musząc odzyskać interfejs neuronowy Kissa, Chief rozłupuje czaszkę zarażonego i wydobywa klucz do detonacji napędu Pillar of Autumn. Jego córka Miranda odebrała w jego imieniu pośmiertne odznaczenie za odwagę w obliczu niemożliwego. His bravery in the face of impossible odds reflects great credit upon himself and the UNSC. The Navy has lost one of its best. Dzięki wielkie za wysłuchanie kolejnego materiału z cyklu Niezbędnik WMH. Jesteśmy już na literze K, czyli pół metek prawie za nami. Zostawiłem sobie jeszcze tutaj moment na sam koniec, żeby wspomnieć o pewnej ważnej kwestii. Chyba będę to robił coraz częściej, ponieważ nie do wszystkich docierają posty na Facebooku, na fanpage'u. Otóż, jeżeli zauważyliście, w poniedziałek nie było żadnego materiału. I to teraz będzie standardowy tryb pojawiania się filmów. Wrócimy do cyklu tygodniowego. Będzie to czwartek o 11 godzinie. Wtedy się spodziewajcie kolejnych materiałów. No i będziemy starać się przemieniać sobie samodzielne materiały, jakieś halogi czy pogadanki na różne tematy z bardziej takimi encyklopedycznymi wpisami, takimi jak właśnie ten, albo streszczenia fabuł i tego typu rzeczy. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Aktualnie mamy duże zmiany na kanale. Zaciekawionych odsyłam do linka na Facebooka będącego w opisie. Tam jest długi wpis opisujący obecną sytuację, co jest w planach, jak będzie wyglądała obecnie praca kanału. No i czekamy teraz, dzisiaj wyszedł news dosłownie przed sekundą, zanim zacząłem nagrywać, że w czwartek będzie prezentacja Project Scorpio, więc chyba to będzie najbliższy temat. Tak więc dzięki wielkie za uwagę, widzimy się w następnym materiale, cześć.